Kaczawski Jarmark Wielkanocny już nie tylko kaczawski. Są wystawcy z Wielkopolski, z Czech. Tak, mamy prawie 50 wystawców, w tym właśnie z partnerskiej Wielkopolski, ale właśnie z Czech. Dlatego z Czech, że realizujemy wspólnie projekt Kalejdoskop Sztuki i Rzemiosła, którym partnerem jest gmina Rapotin. A projekt polega na wymianie doświadczeń przez rzemieślników i rękodzielników. Także dzisiaj gościmy taką bardzo liczną grupę czeską, ale to są nie tylko rękodzielnicy, jest również kapela grająca na cymbałach ponad stuletnich. Za kapela? To je cymbalová muzika Zbyňka Hrdličky z Malína u Šumperka. Co gráte? Moravskou lidovou píseň. A všecko ostatní taky samozřejmě maďarské čardáše a co se lidem líbí. Czasu trzeba takie jajeczko malować? Ile czasu? Hodinu a pół. Hodinu, 90 minut zhruba. Ano, malowanie. Super. To wczeli wosk? Jeszcze jedno. To je včelí vosk, musí být horký a musí se velmi rychle nanášet ten vosk špendlíkovou hlavičkou na vajíčko. Kolory na vajíčko. Potom se nabarví, jak uschnou, tak ten vosk se stáhne nad lihovým plamenem a zůstane bílá barva, jako pod tím voskem, co byla. To, co byl dříve vosk, tak se umije nad plamenem a zůstane bílá barva. Čokoláda? Ano. Jak po vosemu paramek? Baranek. Baranek, tak samo. Ano, tak. Baranek. A skąd państwo przyjechali? Co tu można podziwiać? Dobrý den, z Rapotina. Moc si toho vážíme, že tady můžeme být. Hlavně, že se nám tady všem líbí. Beránky, mazance a trubičky, takový to velikonoční. Jesteśmy z Wielkopolski. Zaprosili już wcześniej nas na pierogi, spodobało nam się, teraz zostałyśmy zaproszone na stół wielkanocny, no i tak nam idzie. Chciało wam się przyjeżdżać do Paszowic? Bardzo jesteśmy mile przyjęte i zdobyłyśmy bardzo dużo nagród ostatnio. Mamy nadzieję na kolejne szczęśliwe wystąpienie. Przyjechaliśmy z gminy Ruja, miejscowi Laszowice. A co na stoisku? Na stoisku to wszystkie tradycyjne potrawy wielkanocne. Baby, żurek, mazurki skończyły się, pisanki malowane tradycyjnie, no i różnorodne ciasta. Wszystkie wykonane z własnych produktów. Co panie smacznego przywiozły z Legnickiego Pola? Pasztet, klopsa, śledzie, ciasto, baranki, jajka. Pasztet. Chleb swojej roboty. Pasztet, klopsy. To już jest 11 jarmark wielkanocny, który się rozrasta z każdym rokiem. Zazwyczaj mieliśmy tych wystawców 30 paru, no maksimum 40. Teraz możemy się ich doliczyć 50. Także myślę, że impreza się zakorzeniła tutaj w tradycji regionu. Mamy gości naprawdę z wszystkich sąsiednich gmin i powiatów.